Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie na uniwersytetach dziecięcych, troszkę nietypowej formie, bo w formie online. Zobaczcie, na dole po prawej stronie jest takie specjalne okno, gdzie możecie napisać, czy jesteście, czy nas słychać. Więc bardzo prosimy o to, żeby napisać, czy nas słyszycie, czy nas widzicie. Jest okej, okay, Nataszka pisze. No wspaniale. Nataszka, Ula. Ines, Aleksander, widzimy, słychać, Bartek, to teraz słuchajcie, no jest Dzieje wspaniale. się. Jest kilkaset osób, no nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania. Pokój mamy naprawdę prawie 1000 osób i mam nadzieję, że w takim razie podczas tego pierwszego wykładu online faktycznie osiągniemy ten poziom ponad 1000 osób w trakcie naszego wspaniałego wykładu. Moi drodzy, ponieważ mamy jeszcze kilka chwil, może nie kwadrans akademicki, ale na pewno kilka chwil, to ponieważ spotykamy się w niecodziennej formie, mianowicie online, nie spotykamy się, nie możemy sobie uścisnąć ręki, przybić piąteczki, to może powiemy kilka słów odnośnie tego, co się będzie działo w najbliższym czasie, bo uniwersytety dziecięce działają przez cały czas, a teraz wracamy do formy wykładowej. Jest z nami Karolina Meszczyńska, która koordynuje Uniwersytet Dziecięcy. Karolino, przekazuję Ci teraz głos. Powiedz kilka słów odnośnie tego, jak będzie wyglądało kształcenie na uniwersytetach dziecięcych w najbliższych dniach. Witam Was, drodzy studenci. Bardzo miło, że możemy się zobaczyć znowu w tak w zasadzie niecodziennej formie. Chciałabym Was przede wszystkim na wstępie pozdrowić od całej ekipy Uniwersytetów Dziecięcych Akademii WSB. Cóż, sytuacja nas zmusiła do takiej, a nie innej formy kontaktu z Wami. Ogromnie się cieszymy, że mogliśmy wrócić. Obiecujemy, że ta forma będzie tak samo ciekawa jak standardowe wykłady, które Wam oferujemy. I cóż, będziemy się widzieli teraz co tydzień, w każdą sobotę o godzinie 10, tutaj właśnie na żywo będziemy dla Was nadawać. Przez ten czas będzie się też wiele działo. Jak wiecie, będziemy wspólnie eksperymentować, będziemy słuchać o wielorybach, wilkach, o pasji poznawania świata, czy rozmawiać o ekologii. Także bardzo dużo ciekawych rzeczy, a obiecujemy, że to nie koniec. Kto z nami jest, obserwuje nas na Facebooku, wie, że od pierwszego dnia dla Was działamy, jesteśmy. W zasadzie to działamy dla Was i robimy wszystko z myślą o Was, tak? Jesteśmy na Facebooku, zapraszamy serdecznie do zaglądania i śledzenia tego. Przede wszystkim zachęcamy rodziców, tak? Dominik, może pokaż, jak wygląda nasza strona Facebook. Może nie wszyscy mają taką możliwość. Znajdziecie nas. To, co jest istotne, moi drodzy, to oczywiście informacja, że wszystkie informacje, które dotyczą uniwersytetów dziecięcych, znajdują się na naszej stronie internetowej. I może tak rozpocznę od tego, co się dzieje. Zobaczcie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o uniwersytet dziecięcy. Karolina, jeżeli mogłabyś na chwilę wyłączyć kamerkę, to będzie lepiej widać. Te osoby, które mają problemy z wizją, zalecana przeglądarka to przeglądarka Chrome, ewentualnie Opera i aktualizacja tych przeglądarek. Jeżeli włączycie Chrome albo Operę, to bez problemu będziecie nas widzieli i słyszeli. I też trzeba pamiętać o aktualizacjach, więc nie powinno być problemu. To, co jest istotne, to również fakt, że musicie sobie włączyć oczywiście głośnik oraz pozwolić na udostępnianie wizji i dźwięku, więc to są takie informacje techniczne, żebyśmy się widzieli i słyszeli. No właśnie, a jeżeli chodzi o sam program, zobaczcie, co nas czeka, to informacja z naszego Facebooka uczelnianego. Karolina, jeszcze mikrofon proszę wyłącz na chwilę, tak żebyśmy mogli w całości pokazać o naszą stronę. I na Facebooku zobaczcie, ile tych wykładów będzie się pojawiało. Tyle tych wykładów, żeśmy zaplanowali. Pamiętajcie, że spotykaliśmy się średnio raz w miesiącu, a my do końca czerwca tych wykładów, zobaczcie, mamy 2, 4, 6 wykładów wspaniałych, popularyzujących naukę, a dzisiaj oczywiście zaczynamy. Słuchajcie, to jeszcze kolejna zabawa. Napiszcie na czacie, z jakiego miasta jesteście. Skąd jest najwięcej osób? Bo dołączyły do nas oprócz Dąbrowy Górniczej również uniwersytety Wolbrom, Myszków, Dąbrowa, Sosnowiec, Czeladź, Siemianowice, Cieszyn,
ogrodzieniec, będzin, myszków, no słuchajcie, coś niesamowitego, bardzo się z tego powodu cieszę, bo to jest niezwykłe, że łączymy się wszyscy z różnych miast, no i oczywiście będziemy za chwileczkę wspólnie się bawili i w naukę oczywiście. No dobrze, jest z nami Karolina, ale to ja mam jeszcze jedną propozycję, słuchajcie. Bardzo proszę, osoba, która chciałaby, o tutaj Kuba do nas pisze, Kuba 4, Jakub 4, słuchaj, może Kubo dołączyłbyś do nas na chwileczkę. Pytanie, czy słyszysz nas, Kubo? Kuba 4, to pewnie Kuba 4 latka. O, Sarnów, proszę bardzo, Sosnowiec. Świetnie, jeszcze raz, tutaj nie widać, nie słychać, ale nie widać, tak jak mówię, sugerujemy zmianę przeglądarki, na pewno wtedy będzie się działo pozytywnie. Dobrze, więc czekamy jeszcze chwileczkę na dołączające nas osoby. Słuchajcie, no to jest niesamowite, dochodzimy do 500 uczestników. Także no, niesamowita sprawa, trzymamy kciuki, żeby jeszcze więcej osób było. 214, 15, 16 osób, które już w tej chwili od dłuższego czasu są z nami i czekamy. No dobrze, słuchajcie, to jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. My prowadzimy zajęcia nie tylko teraz w niedzielę i w sobotę, ale również odbywały się zajęcia w tygodniu. Był pan Korek, były zajęcia nie tylko z panem Korkiem, ale były z panem Maciejem Kupczakiem z żywymi zwierzętami. Oczywiście to, co niezwykle istotne, były również codziennie czytane książki i do tego was namawiamy, ale może wy macie jakieś fajne pomysły, jak spędzać czas, to też napiszcie nam na czacie, co robicie teraz siedząc w domu, no i oczywiście mając tyle zajęć online, a my już za dosłownie 3 minuty rozpoczniemy nasz kolejny wykład, grając w Minecraft, Zuzia, no super, wychodzimy na dwór, o, uczymy się, gramy w gry, gramy na konsolę Fronite, oglądać telewizję, lol, no super, gram w Diablo, tutaj Olek pisze, no słuchajcie, widzę, że macie niesamowite pasje, ale lubicie w takim razie spędzać czas też przed komputerem. Co to jeszcze? Zajmujemy się ogrodem, gram na wiolonczeli, no super. A ja znalazłam akordeon, także szacunek za grę na akordeonie. Skaczę na trampolinie, wow. No słuchajcie, to wspaniale, że... Ale Minecraft jednak tutaj wygrywa, jeżeli chodzi o gry. Tak, słuchajcie, no Minecraft jest na pierwszym miejscu, wspaniale. Moi drodzy, dobrze, to jesteście gotowi na wykład? Tak czy nie? Napiszcie. Tak. No to co, bawmy się i zaczynamy. Moi drodzy, dzisiaj pierwszy wykład z cyklu Fizyka w naszym ciele, dbaj o zdrowie. Profesor Armand Cholewka, już próbujemy się połączyć z panem profesorem, czy nam się uda. Zaraz się okaże. O, właśnie, moment. Zaraz zobaczymy, czy uda się nam połączyć z profesorem. Halo, halo. Panie profesorze, halo, halo, halo. O, już mamy prezentację. I startujemy. Chyba się uda wystartować. Moi drodzy. Dzień dobry, moi drodzy. Dziś kolejne spotkanie z cyklu. Siedzimy w domu, więc pracujemy. Dzisiaj przyrządy mam przygotowane. Troszkę popracujemy, dowiemy się i zobaczymy na temat pracy naszych mięśni, pracy naszych kości i zobaczymy, jak ciężko nam czasami wygenerować prosty ruch. Zobaczycie to, gdy pokażę wam pewne wartości, pewne liczby. Dzisiaj mam dla was taką opowieść na temat praw fizyki w naszym organizmie, zatytułowaną Fizyka w zdrowym organizmie. W zdrowym, ponieważ zakładam i będę was zachęcał do tego, aby w naszych organizmach panowało zdrowie, żebyście się mogli cieszyć ruchem, tak jak na tym zdjęciu te dzieci, żebyście korzystali z tego ruchu, jednakże będę się starał was również zachęcać do tego, abyście robili to, nazwijmy to z głową, to znaczy rozumiejąc to, co
powinien człowiek wiedzieć na temat swojego organizmu, aby wykonywać pewne działania, pewne ćwiczenia, wykonywać je w taki sposób, aby satysfakcjonowały nas, cieszyły i jednocześnie, aby były bezpieczne. I abyście wiedzieli, jak bardzo ten nasz organizm podczas danego ćwiczenia, podczas waszej zabawy, czy czasami zwykłego siedzenia, bo o tym też powiem, jak siedzimy i dlaczego nie zawsze siedzimy poprawnie, aby podczas tych działań, tego funkcjonowania, nazwijmy, naszego organizmu, nasz organizm był jak najmniej obciążony w sposób niewłaściwy. O, może tak to zakończę ten wstęp. Nasz organizm, mówiąc krótko, mówiąc tak bardzo opisowo, zbudowany jest z bardzo wielu mięśni. Jak wielu mięśni? Prawie 600, co stanowi połowę masy naszego ciała. Do najważniejszych funkcji mięśni należą oczywiście przemieszczanie kości. Nazywamy to układem ruchu, gdy mięśnie wraz z kośćmi są połączone za pomocą stawów, ścięgien. Wszystko to powoduje, że jesteśmy w stanie biegać, skakać, ale nawet też zwyczajnie podrapać się po głowie, czy ruszać palcem, czy też, tak jak ja, mówić. Mamy też mięśnie w naszym organizmie, które wewnętrzne. Takim najważniejszym mięśniem, który jest narządem wewnętrznym i bez którego nie umiemy żyć, jest serce. Serce jako mięsień pracujący całe nasze życie, tłoczący krew jak pompa, wykonujący ogromną, ciężką pracę związaną z tym, aby krew, która transportuje do nas tlen niezbędny do naszego życia, aby ta krew docierała do wszystkich mięśni, do wszystkich miejsc naszego ciała, do wszystkich komórek. Moi drodzy, mówiąc o mięśniach, od razu mam taką oto tutaj zdjęcie, takie zdjęcie. I naukowcy już dawno potwierdzili fakt, że mięsień jest tym silniejszy, im jest grubszy, im ma większy przekrój poprzeczny, tak to się fachowo nazywa. Zatem duży mięsień, duża siła, duże możliwości wygenerowania, produkowania siły przez ten mięsień. Tak jak tutaj. Jednakże trzeba pamiętać, że to, że będą te mięśnie olbrzymie i być może nawet bardzo, bardzo silne, wcale nie oznacza jeszcze, że będziemy bardzo szybcy, bardzo sprawni i powiedziałbym gibcy. O, może w ten sposób. Mówiąc o połączeniu mięśni i kości w naszym organizmie, należy powiedzieć, co to jest dźwignia. Bo w naszym organizmie połączenie tych kości, połączenie z mięśniami, czy też przyłączenie mięśni do kości w odpowiednich miejscach powoduje, że ten mięsień niejako porusza układem kostnym. Jest przyklejony bardzo mocno do niego i powoduje, że ten układ kostny porusza się. A więc my możemy przemieszczać się, chodzić, działać, funkcjonować. I działanie to w zasadzie polega na pracy, na funkcjonowaniu czegoś, co zostało bardzo, bardzo dawno temu już odkryte przez Archimedesa, mianowicie dźwigni. Zwróćcie uwagę na ten rysunek. Mamy tutaj bardzo długie ramię. Tu mamy sporo krótsze ramię, tak możemy powiedzieć, taki kawałek tej deski. O. One są, ta deska jest podparta czy zamontowana na takim elemencie, względem którego będziemy poruszać deską. Jak ją będziemy poruszać? Tu naciśniemy, a tu pójdzie w górę. Tak jakbyśmy byli, są takie huśtawki, moje dzieci się na takich huśtawkach huśtają, że po każdej ze stron siedzi jedno dziecko i odpycha się nogami i tak się huśta. Ale gdybyśmy tą huśtawkę przesunęli w jedną czy w drugą stronę, no to nagle okazałoby się, że któreś dziecko byłoby bardzo wysoko w górze, a to drugie, które siedziałoby na takim długim ramieniu, takim długim tutaj, to siła, z jaką by naciskała, byłaby na tyle duża, że to po drugiej stronie nie byłoby w stanie obniżyć się samo. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie to
pokazał Archimedes. Archimedes zwrócił uwagę, że najważniejsze dla nas jest to, żebyśmy mieli bardzo długie ramię siły, którą nazywamy dzisiaj siłą czynną, siłą, którą chcemy coś wprawić w ruch. On powiedział takie słowa: dajcie mi punkt oparcia, a dźwignę świat. Oczywiście jest to taka metafora, która dotyczy tego, że mając wystarczająco długą dźwignię, długie ramię, jesteśmy w stanie podnieść po drugiej stronie tego punktu oparcia, to co tutaj jest takim klockiem betonowym narysowany, jesteśmy w stanie podnieść bardzo duży ciężar, niespecjalnie się męcząc przy tym. Właśnie to Archimedes odkrył. Oczywiście jak odkrył? Tak od razu znalazło zastosowanie w różnych działaniach militarnych, wojennych, wojskowych. Tak powstały katapulty, które były w stanie rzucać na duże odległości wielkie głazy, które kruszyły mury. Zatem dzięki temu wojsko, w tym wypadku rzymskie wtedy, było w stanie zdobyć czy atakować, niszczyć mury takiego miasta Syrakuzy. Dwa słowa takie bardziej fizyczne. Skoro mówimy o długim ramieniu i sile, która może być dzięki temu mniejsza, no to nazwijmy to tak, jak się to nazywa w fizyce, mianowicie ta siła przyłożona tu w kolorze zielonym do tego długiego ramienia nazywamy, czyli ten iloczyn siły i ramienia nazywamy momentem siły, czyli siła razy odległość od osi obrotu, bo tu się to obraca, cała ta dźwignia. No i teraz dla nas informacja jest taka. Im to ramię, o którym mówię, będzie dłuższe, to ramię będzie dłuższe, tym mniejszą siłę będę mógł tu przyłożyć, aby pokonać ciężar po drugiej stronie. Całe to jeszcze nie doświadczenie, ale ten przykład, o którym mówię, za chwileczkę pokażę na odrębnym filmie w formie takiego pokazu, takiego doświadczenia, gdzie mam przygotowaną taki model dźwigni, w którym będę zmieniał odległości, żeby pokazać wam, tak, co się dzieje, gdy to ramię siły czynnej, to ramię, do którego ja będę przykładał siłę, będę wydłużał albo skracał. Czy będzie mi łatwiej podnieść pewien ciężar po drugiej stronie, czy też trudniej. Sami to zobaczycie. Powiedziałem na temat dźwigni. Mam tu przygotowaną taką dźwignię. Taką dźwignię, która posłuży nam, konkretnie mi w tym wypadku, do pokazania, po co dźwignia jest i w jaki sposób pomaga, bądź w jaki sposób zależności między długością ramienia siły czynnej a długością ramienia oporu, w jaki sposób te zależności wpływają na to, że jest nam łatwiej coś dźwignąć, czy też ciężej. Mam tutaj takie obciążniki, mam tu punkt oparcia, więc mogę powiedzieć tak, jak tutaj zamontuję, no to ramię jest dłuższe, więc no, opada, jest cięższe. Ok, teraz zamontuję sobie tutaj obciążniki. Dwa, to tak gdzieś 2 kg tutaj wkładam w tej chwili. 2 kg nie dużo, ale też nie chodzi o to, żebym specjalnie tutaj siłownie wyglądał. Nie w tym rzecz, w tym konkretnym przypadku. Już, ok. Jest, no, to muszę być ostrożny, żeby nie zniszczyć. No i co się okazuje? Możemy, no teraz co, no, tym malutkim poluszkiem. No, nie jest to najlżejsze, ale daję sobie rady bez problemu. Ale moi drodzy, jeśli zrobię sytuację, o której mówiłem, jaka jest w naszym ramieniu, w naszej kończynie górnej, no to sytuacja jest, moi drodzy, taka. O, gdzieś taka. Proszę. Krótkie ramię siły czynnej. Krótkie. Jak krótkie? No krótkie. Proszę, jak napinam mięsień, to ścięgno przyczepia mi ten mięsień bardzo blisko
łokcia, stawu łokciowego. Zatem jest bardzo króciutkie ramię i mięsień musi pracować. No i żeby tutaj wygenerować siłę, która podniesie zaledwie te 2 kg, oj, musi być ciężko, muszę się naprawdę napracować. Ale sytuacja jest nieco inna już, gdy to ramię, jak też powiedziałem w materiale, gdy to ramię sobie wydłużę, chociaż troszkę w ten sposób, o, i już mi jest trochę łatwiej, mogę sobie poradzić. Pamiętacie, co mówiłem na temat kreta? No kret, o, będzie miał tak. Zatem jemu będzie bardzo łatwo. A najłatwiej, o czym mówił Archimedes? Archimedes mówił tak, dajcie mi punkt oparcia, jak będzie miał punkt oparcia i bardzo krótkie ramię, tą odległość pomiędzy punktem oparcia a ciężarem, bez problemu dźwignę świat. I to w zasadzie cała filozofia, jeśli chodzi o działanie dźwigni. Dodam tylko, że w naszym organizmie właśnie takich dźwigni jest najmniej, tych takich, powiedzmy, najbardziej przyjaznych. Za to najwięcej dźwigni mamy, takich, w których ramię to, czyli ramię siły czynnej, niestety, ale jest sporo krótsze od tej odległości, czyli od ramienia, na których działa ciężar. Zatem nasz organizm, my, nasz układ ruchu, no, nie do końca jest przystosowany do produkowania w sposób łatwy dużych momentów sił, czyli radzenia sobie z wyzwaniami takimi ciężarami. W naszym organizmie mamy kilka rodzajów dźwigni. Tak, w naszym organizmie. Tych dźwigni jest sporo, ale podzielone one są na takie trzy grupy. Mamy dźwignię, którą nazywamy dźwignią pierwszego typu, tak zwaną dźwignię dwuramienną, którą jest staw szczytowo-potyliczny. Ten staw szczytowo-potyliczny, trudna nazwa, ale jest to miejsce, w którym kości czaszki stykają się z pierwszymi kośćmi kręgosłupa. I ta dźwignia nam działa jak? No działa tak, że jak już jesteście zmęczeni, albo jak my wszyscy jesteśmy zmęczeni, to głowa nam opada do przodu. Dlaczego do przodu? Ponieważ środek ciężkości, o czym mówię, jest bardziej z przodu tego punktu oparcia, a mięśnie, czyli ta siła pochodząca od mięśni, w tym wypadku mięśni karku, które muszą działać cały czas, jeśli chcemy mieć głowę prostą, się nam trochę rozluźnią w momencie, gdy będziemy zmęczeni. Wreszcie dźwignia drugiego typu, jednoramienna dźwignia. To jest dźwignia, w której obie siły znajdują się po tej samej stronie tego punktu oparcia. Napisane mam stopa. Co to znaczy? No, jak stajemy na paluszkach, to jesteśmy przecież w stanie podnieść cały swój ciężar, a wcale aż tak ciężko nam to nie idzie. Dlaczego? No, znowu się okazało, że ramię siły czynnej, ta siła pochodzi tutaj od mięśnia, od łydki, przez ścięgno Achillesa. I dzięki temu, że ten mięsień tak ładnie działa i że ramię ma dłuższe aniżeli siła ciężkości, jest nam łatwiej. No i wreszcie dźwignia trzeciego typu, których jest najwięcej w naszym organizmie. Zatem jest ona, nie, no może nie zatem, ale jest to dźwignia najmniej ekonomiczna. Przykład takiej dźwigni mam na następnym slajdzie, czyli tutaj kończyna górna, moi drodzy. Zwróćcie uwagę, przed chwileczką wam powiedziałem, że im dłuższe ramię będziemy mieli, to ramię, do którego przykładamy siłę, to im dłuższe to ramię będzie, tym łatwiej pokonamy opór. A jaka jest sytuacja w naszej kończynie górnej? Zgoła odwrotna. Mamy bardzo krótkie, popatrzcie, ramię. Taki kawałeczek, tylko tu jest przyczepiony mięsień. A ciężar trzymamy tutaj w przeciętnej ręce dorosłego człowieka. Pewnie jest za 40 cm od stawu. To jest staw łokciowy. Zatem nie jest to łatwe do wykonania. Takie doświadczenie też za chwileczkę wam pokażę. Może to nie będzie wielkim doświadczeniem, takim pokazem, w którym będę miał ciężarek.
który będę trzymał w dłoni i będę się starał wam pokazać, jak to działa w rzeczywistości. Ale dla nas informacja jest taka, że ten mięsień nasz, który nazywamy bicepsem, musi się naprawdę namęczyć, żeby podnieść choćby wcale nie taki duży ciężar, ale kosztuje go to sporo wysiłku. Dlaczego? No właśnie dlatego, że to miejsce przyklejenia tego miejsca, tego mięśnia jest bardzo blisko osi obrotu. Przechodząc dalej, mówiąc o ruchu, mówiąc o pewnym wysiłku naszego organizmu, muszę powiedzieć parę słów o kaloriach. Kaloria jest to taka energia, którą dostarczamy organizmowi dzięki pożywieniu. Każde posiłki, które zjadamy, dostarczają nam pewną ilość, nazwałbym to nawet takiego paliwa, takiej energii. Wyrażane jest to w kilokaloriach. I tu mam taki zapis. Kilokalorie, proszę. Tu mamy 120 kilokalorii. Spalimy, czyli zużyjemy, gdy przebiegniemy trochę ponad 1,5 km. No to sporo kilometrów, a niewiele kilokalorii. Dlaczego? Moi drodzy, żeby spalić jednego pączka, którego zjemy, a w tłusty czwartek czasem zjada się kilka, pewnie są i tacy, co jedzą więcej, to ten jeden pączek, moi drodzy, jeden, wymaga od nas godziny biegania. Nie takiej na pełnej prędkości, ale godziny biegania o takiej średniej intensywności. Zatem bardzo duży wysiłek, a taki smaczny nieduży pączek. Tak bym to powiedział, prawda? Zwróćcie uwagę, tu na dole mam na czerwono. Pewnie część z nas czasem lubi sobie coś podchrupać. Chipsy? 500 kalorii na porcję. Co to dla nas oznacza? 6 km biegu. Paluszki słone? 3 km biegu. I tak dalej, i tak dalej. Nie ma lekko, moi drodzy. A skoro o bieganiu. Samo bieganie wiąże się z tym, że poruszamy całym ciałem. Możemy to robić bardziej sprawnie, bądź nieco mniej sprawnie. Co ja mam tutaj na myśli? Popatrzcie, na czerwono mam tutaj wytłuszczone, zwracam uwagę na pewne ważne pojęcia. Skracamy wahadło. Cóż to jest wahadło? Pewnie każdy z nas wyobraża sobie takie wahadło. Kiedyś były takie wielkie zegary i tam się wahało. Okej, naszym wahadłem mogą być i są kończyny górne. One pracują również jak biegniemy. Moglibyśmy mieć wyprostowane ręce. Jednak kto biega z wyprostowanymi rękami? Byłoby to dla nas niewygodne i wymagałoby większej ilości energii do pracy. Trudniej by nam się po prostu biegało. Dzięki zgięciu ręki, tak jak tutaj ta pani ma zgiętą rękę w stawie łokciowy, o tutaj, łatwiej jest nam szybciej biec, szybciej wymachiwać rękami, ponieważ skróciliśmy wahadło. Zatem możemy zwiększyć częstotliwość, czyli ilość ruchów na sekundę. Zatem łatwiej nam biec, gdy skrócimy wahadło. Mówiłem o wahadle. Mówiłem o bieganiu. Co miałem na myśli? Biegnę, mało kto z nas biega. Znam jednego takiego sportowca, który podobnie wygląda, ale i tak ma trochę zgięte ręce. Dlaczego zgięte? Bo jeśli miałbym długie, wyprostowane wahadło, to przy biegu... Zatem cały czas jesteśmy tak trochę pochyleni. No i moi drodzy, niestety przy tym pochyleniu dużo większa siła działa na kręgosłup szyi. Wracałem z pracy, wskakiwać w moje ramiona, tak żebym go złapał, jak on się wybijał z podłogi. No mniej więcej wtedy taką masę miał. Co to dla mnie oznaczało? Oznaczało to, moi drodzy, ponad 500 kg oddziaływania zgniatającej siły od tu na te kręgi kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Czyli mam tu taką mądrą zdanie narysowane. Siła reakcji kręgosłupa. Cóż to jest? No moi drodzy, jeżeli ja coś ciężkiego trzymam tutaj, to siła, która oddziałuje te moje mięśnie, które powodują, że przytrzymują, są w stanie utrzymać ciężar 30 kg, muszą powodować pewną reakcję, zgniatanie, ucisk
na kręgi w kręgosłupie, właśnie te w okolicy lędźwiowej. Co to dla nas oznacza, że przy takim niefortunnym, czy nawet niefortunnej zabawie, podnoszeniu własnego dziecka choćby, no mój kręgosłup doznaje takiej siły, jakby tak naprawdę weszła na mnie taka krowa wielka, wielka masa. Zatem absolutnie nie czuje się mój kręgosłup tak, jakby podnosił 30 kg, tylko proszę, o wiele więcej. Zatem jak powinniśmy podnosić? No to co tu widzimy, mamy 50 kg skrzynkę. Ten człowiek tutaj narysowany idealnie to robi. To jest i tak duży ciężar, bardzo duży bym powiedział. Ale ugiął się na kolanach i ma plecy proste, a ten nie. Ma nogi proste i zgięte plecy. I popatrzcie, jaka duża różnica będzie w ciężarze, w sile zgniatania kręgosłupa. Tu 4 razy, to i tak jest bardzo dużo, aż 200 kg. Ale tutaj 14, zatem bardzo, bardzo dużo, bo 700 kg. A jest jeszcze taka sytuacja, którą też sam kiedyś, dawno temu doświadczyłem, mianowicie gdy moja córka raczkowała, po schodach mi zaczęła w pewnym momencie uciekać, jak otwarłem drzwi na klatkę schodową i złapałem ją na pierwszym schodzie w taki sposób. Niby nic. Szybko ją podniosłem, nic się nie stało, wszystko gra. Nie zdążyła zbiec na czworakach. Okej. Ale w takiej sytuacji na mój kręgosłup działała siła, ponieważ jeszcze bardziej się wygiąłem, jeszcze bardziej wychyliłem. Działała siła, proszę zobaczcie, 70 razy większa niż ciężar, który podnosiłem, czyli ciężar mojej córki. Co oznacza, że taka sytuacja jest już w ogóle wręcz straszna dla naszego kręgosłupa. Powoduje bardzo duży ucisk, bardzo poważne siły działające na mój organizm, czy na nasz organizm. A tu przykład, jak należy takiego bobasa podnosić. Popatrzcie, jak ta pani ma pięknie prosty kręgosłup, bardzo ugięte nogi, podnosi go, kręgosłup jest prosty i stoi trzymając dziecko. Idealny sposób do podnoszenia dzieci do zabawy. A tu sobie przypomniałem, ucząc się o tym, jak miałem lat kilkanaście i wtedy już trenowałem, bardzo lubiłem sport, byłem, że tak powiem, nie najsłabszy. No i po prostu dorabiałem na budowie. Na budowie, gdzieś tam w wakacje, jako taki nastolatek. Ja, ponieważ lubiłem wysiłek fizyczny, zazwyczaj lubiłem też stać przy betoniarce i ładować łopatą do tej betoniarki. Natomiast, żebym sobie miał co ładować, to potrzebny był cement również. W tamtych czasach te worki cementowe ważyły 50 kg. I możecie mi wierzyć, nikt mi nie mówił, jak to należy prawidłowo podnosić. Każdemu zależało na tym, żebym podniósł i pracował. Co to oznaczało dla mnie? Wtedy nie wiedziałem, ale dzisiaj wiem. Podniesienie takiego worka w sposób niewłaściwy, uginając kręgosłup, a nie uginając nogi w kolanach, to ponad tona, ponad 1000 kg nacisku. Niesamowicie. Wartości, jak teraz sobie o tym pomyślę. Wtedy młody człowiek, no nie zastanawiałem się nad tym. Wszystko było dobrze. Dziś odczuwam to. Zatem pamiętajcie, myślcie, jak należy ułożyć swoje ciało przy wysiłku, jak zwrócić uwagę czasem innym osobom, które podnoszą coś w niewłaściwy sposób po to, aby być zdrowym. Aby być zdrowym, rozumiejąc prawa fizyki. Co jeśli jednak nie postąpimy dobrze? No to moi drodzy, popatrzcie, ten przykład tego niewłaściwego podnoszenia z podłogi pewnych przedmiotów jest wyjątkowo tutaj, wyjątkowo znamienny dla nas. Kręgosłup, jak już powiedziałem, zbudowany jest z kręgów oraz pomiędzy tymi kręgami są takie poduszeczki, czyli krążki międzykręgowe, które umożliwiają, ułatwiają wzajemny ruch tych kręgów. Ale jeśli działa na te dwie kości, na te dwa kręgi, bardzo duża siła, a my jesteśmy pochyleni,
Zatem powstaje pewna siła, która chce wypchnąć ten krążek. I czasem ten krążek wypycha się w kierunku nerwów odchodzących od rdzenia kręgowego. Co to oznacza? Nic przyjemnego. Ból? Zapytajcie proszę, być może ktoś, zwłaszcza z naszych dziadków, ma takie dolegliwości, że boli go w odcinku lędźwiowym, a może nawet ten ból promieniuje do uda, a nawet do stopy. Nic przyjemnego. Właśnie jest to spowodowane takim zjawiskiem, że ten krążek się wysunął i uciska tutaj nerw. Nic przyjemnego. Zatem pamiętajmy, działajmy zgodnie z fizyką, działajmy tak, aby nie zrobić krzywdy samemu sobie. A czy musimy chodzić na siłownię, aby uszkodzić czy tam nadwyrężyć kręgosłup? Nie, wcale nie musimy. Człowiek siedzi, pracuje przy komputerze, odpoczywa, tak mu się wydaje, siedząc, korzysta z telefonów, ogląda telewizję, wreszcie jeździ samochodem. I to jest przykład takiego samochodu. Jedzie pan samochodem, trzyma kierownicę, nie ustawił się zbyt dobrze. Popatrzcie, ma pochyloną głowę, wygięty kręgosłup. Niedobrze. Niedobrze. Dlaczego niedobrze? Bo wyobraźcie sobie, że w takiej pozycji, gdy mamy pochyloną głowę siedząc albo jadąc, bo tak się nauczyliśmy jeździć, siła, która działa na ten nasz odcinek lędźwiowy, jest również siłą, która niemalże dorównuje tej sile, o której mówiłem, gdy podnosiliśmy 14 kg z podłogi, czyli tak między 250 a 280 kg. Taką siłą zgniatamy odcinek lędźwiowy kręgosłupa, gdy niewłaściwie siedzimy. I wreszcie kolejną rzeczą, którą chciałbym opowiedzieć, jest trochę z treningu. O, troszeczkę z treningu. Jest taki temat związany z pójściem na siłownię, trenowaniem, czyli podnoszeniem może niewielkich ciężarów, ale podnoszeniem powiedzmy hantelki po to, żeby polepszyć naszą tężyznę fizyczną, po to, żebyśmy byli silniejsi, lepiej wyglądali, żebyśmy byli zadowoleni, żeby się poruszać. Oczywiście, że to trzeba robić. Oczywiście, każdy ruch jest dobry, pomaga nam, daje też dobre samopoczucie, poprawia sylwetkę, spala nadmierne kalorie, ale też trzeba go robić, powiedzmy, z głową, myśląc, znając te prawa, o których już dzisiaj powiedziałem, ale chciałbym teraz powiedzieć tylko i tym zakończyć niemal moją opowieść, powiedzieć o tym, jak ciężko naszym kończynom górnym, jak ciężko im wygenerować taką siłę, abyśmy mogli tak sobie pójść na tą siłownię i pomachać na przykład ciężarkiem, trzymając go w dłoni. Już dzisiaj powiedzieliśmy o dźwigniach, powiedzieliśmy o momencie siły. Zatem powiedziałem też, że im dłuższe to ramię, do którego przykładamy siłę, tym mniej się namęczymy. Mało tego, powiedziałem też, że no niestety w tym naszym organizmie ramię siły czynnej, czyli tego mięśnia dwugłowego, wcale nie jest tak idealnie dla nas skonstruowane, bo jest bardzo blisko przyklejone tutaj kości, bardzo blisko stawu łokciowego. Zatem jest króciutkie. Ramię działania siły jest krótkie. Natomiast ciężar, który trzymamy w dłoni, jest bardzo, znaczy może nie bardzo, ale jest dużo dalej od osi obrotu, aniżeli właśnie mięsień jest przyklejony. Co to oznacza? Moi drodzy, jak będziemy chcieli, czy będziecie kiedyś trenowali na siłowni, w domu, czy w ogóle coś w ten sposób będziecie podnosić w dłoni, trzymając, pamiętajcie o tym. I to znowu jest fizyka, znowu są takie podstawy funkcjonowania, działania dźwigni. Dźwigni, która w tym przypadku jest kończyną górną u nas. Co chcę powiedzieć? Że siła, z jaką nasz mięsień musi się mierzyć, trzymając w dłoni cokolwiek, jest co najmniej 6 razy taka jak ten ciężar.
co najmniej 6 razy większa. Właśnie ze względu na to, że to jest ta mało ekonomiczna dźwignia, która ma króciutkie ramię siły czynnej i długie ramię siły ciężkości. Aż 6 razy bardziej. Więc jak kiedyś będziecie już mieli 15, 17 czy więcej lat i będziecie na siłowni, podniesiecie, weźmiecie ciężar 10-kilogramowy do jednej ręki, żeby pokazać swoim znajomym, że potraficie, zdajcie sobie sprawę, że wtedy biceps pracuje taką siłą odpowiadającą nie tym 10, ale 60 kg. I ostatnie takie ćwiczenie, można powiedzieć, taki pokaz. Mam hantelkę, 3 kg, to bardzo niedużo, z łatwością ją wykonuję różne ruchy, ale powiedziałem już dzisiaj, że moja kończyna górna jest, że tak powiem, słabą dźwignią, jeśli chodzi o wykonywanie takich doświadczeń. Dlaczego? Pierwsza rzecz jest taka, i najważniejsza zresztą, w stawie łokciowym, w którym odbywa się ruch, czyli to jest nasz punkt obrotu, punkt oparcia, mięsień półgłowy ramienia, który jest bardzo blisko przyczepiony. Jak sobie tak zagniecie dłoń, napierężycie mięsień, to zobaczycie, że to ścięgno jest o tutaj bardzo blisko. Zatem dla mnie, pomimo że utrzymuję leciuteńką hantelkę 3 kg, oznacza to tyle, że ten mięsień w tym momencie generuje siłę 6 razy taką, ile jest, ile waży, ile działa na, jaka siła działa na hantelkę, plus pewnie jeszcze spora masa pochodząca od mojego przedramienia. Co lekko licząc może dawać 6 razy cały ten zestaw, czyli pewnie 30, a może więcej kilogramów. Taką siłę, odpowiadającą sile ciężkości, działającą na masę 30 kg, musi wypracować w tej chwili mój mięsień. Właśnie dlatego, że miejsce przyczepu tego mięśnia, przyklejenia do kości, jest bardzo blisko osi odwrotu. Gdybym miał tak jak krecik, o którym wspomniałem, to miałbym to tutaj. Byłoby mi dużo, dużo łatwiej i bez problemu utrzymałbym to bardzo długo. Natomiast w przyrodzie to bywa tak, że taki krecik nie musi się tym tak bardzo martwić. No on żyje w ziemi, więc ewolucja zaopatrzyła go w odpowiednie połączenia mięśni z kośćmi, zatem budowę organizmu. Jaką? No taką, że to miejsce krecik ma o wiele dalej. Zatem ramię, na którym działa jego siła, dlatego te łapki ma takie tutaj przy sobie i one mają kopać w ziemi, dlatego ramię tej siły gwarantuje krecikowi, że on się mniej namęczy, żeby wykopać dziurę i przywitać się z nami w ogródku. Zdecydowanie mniej się namęczy. Ale taką właśnie ma, takie właśnie ma środowisko swojego życia. Kończąc już tą moją opowieść, też chciałbym wam jeszcze powiedzieć taką rzecz, mianowicie biegając, biegniemy w powietrzu. Płynąc, pływamy w wodzie. Każda z tych sportów, czy też środowisk, w których się znajdujemy, inaczej przeciwdziała naszemu ruchowi. Naukowcy zbadali i pokazali, że trenując oczy, poruszając się w powietrzu, nasz organizm aż 25%, czyli 1/4 swojej siły, swojej energii, którą produkuje, przekazuje właśnie na ten ruch, ponieważ opór powietrza jest dużo mniejszy niż w wodzie, co jest oczywiste. Ale w tej wodzie tylko 2% przekazujemy na ruch. Tylko 2. Zatem nasz organizm męczy się dużo, dużo bardziej. Co to znaczy? Że jak przepłyniemy 1 km w wodzie, to będziemy naprawdę zmęczeni. A jak przejdziemy czy przebiegniemy 1 km na bieżni, nie ma szans, żebyśmy byli tak bardzo zmęczeni i na pewno też zrobimy to dużo szybciej. No i tego wam oczywiście życzę. Życząc wam dużo ruchu, co prawda w trudnych czasach obecnie, jeśli chodzi o wychodzenie na dwór, na plac zabaw, bo to chyba jest w tej chwili niedozwolone. Natomiast ruchu można również zażywać w domu, w swoim pokoju. My tak się staramy robić z moją rodziną, po to, aby nie siedzieć, nie leżeć, a żeby się jednak troszkę spocić. I tego wam życzę, dziękując za uwagę i pewnie
Do następnego usłyszenia, a może już również zobaczenia. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Panie profesorze, serdecznie dziękujemy za tak wspaniały wykład. No ja mam nadzieję, że wam się podobało. Pytanie w tej chwili do uczestników, słuchajcie, czy ten wykład był przydatny? Ja widzę tutaj po opiniach, że chyba się podobało. Podobało się? Napiszcie na czacie. To, co jest bardzo ważne, to mam nadzieję, że ta ilość osób, prawie kilkaset osób, które wzięło udział w wykładzie, potwierdza, że lubicie spotykać się w online, ale też widzieliśmy, że sporo osób chce wrócić do szkoły. No właśnie, może akurat niebawem się w tej szkole spotkamy, czekamy na to, aby znowu spotkać naszych wspaniałych przyjaciół, ale już od poniedziałku będziemy mogli wyjść do parku, spotkać się, oczywiście zachowując odpowiednią odległość z naszymi przyjaciółmi. Moi drodzy, minęło 45 minut, chyba wam, podobnie jak mnie, ten czas bardzo szybko minął. Napiszcie na czacie, czy faktycznie tak było szybko i ciekawie. Widzę tutaj sporo wpisów, no aktywnie włączacie się w ten wykład. Moi drodzy, zachęcamy was do tego, żebyście śledzili stronę internetową Uniwersytetów Dziecięcych. Tam będziemy publikowali ciekawostki dla was. Również to, co jest niezwykle ważne, to, że już w tej chwili publikowane są konkursy. I te konkursy od przyszłego tygodnia będziemy starali się również dodatkowo uzbroić specjalnymi nagrodami. Więc jeżeli chcecie również zdobywać nagrody w konkursach, zachęcamy was serdecznie. Oczywiście zapraszam wszystkich przedstawicieli Uniwersytetów Dziecięcych, czyli zarówno z Dąbrowy Górniczej, Ogrodzieńca, Sławkowa, Cieszyna, Mierzęcic, Żywca, Łas, Zawiercia, Myszkowa, Bobrownik i Ożarowic, jeżeli dobrze pamiętam, Wolbromia, no właśnie, i te wszystkie osoby, których jeszcze nie wymieniłem miejscowości, do tego, żebyście odwiedzali stronę internetową Uniwersytetów Dziecięcych, dołączcie do nas na Facebooku Uniwersytety Dziecięce Akademii WSB. Serdecznie wam dziękuję za dzisiejszy wykład, pozdrówcie rodziców, no i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Ta transmisja z dzisiejszego wykładu była dostępna za pomocą platformy Click Meeting. Może już niebawem spotkamy się na platformie Zoom, gdzie odbędą się warsztaty dedykowane dla was, ale o tym już niebawem. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.